witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mam okazję podzielić się na gorąco z Wami swoimi doświadczeniami, swoimi wrażeniami z nagrywania kursu online. Nagrywam kurs online dla młodych posiadaczy dronów świeżych, którzy nie chcą robić świadectwa kwalifikacji. Będzie to kurs mniej więcej 2-3-godzinny, który będzie zawierał podstawowe informacje, niezbędne informacje do tego, żeby bezpiecznie latać i latać w taki sposób, żeby nie narazić innych, ale też siebie na konsekwencje. I to są zapisy, które reguluje głównie prawo lotnicze, także rozporządzenia zmieniające prawo lotnicze, ale także inne regulacje w Polsce, na przykład kodeks cywilny. Także warto takie rzeczy zrobić. Ja też staram się praktycznie, czyli tłumaczyć na przykładach, jakie możemy mieć kłopoty, jak powinniśmy latać, w jakich miejscach i jak mniej więcej prawo to określa. Ale też chciałbym oprócz tego przekazać, oprócz zapisów prawnych czy interpretacji takich zapisów prawnych, chciałbym przekazać przede wszystkim doświadczenia swoje i kolegów, a także powiedzieć o tym, kiedy warto posiadać świadectwo kwalifikacji, a kiedy nie. Bo nie zawsze to świadectwo kwalifikacji jest potrzebne. Nie mamy kursów alternatywnych właśnie do kursów przygotowawczych do egzaminu na świadectwo kwalifikacji. Przydałaby się taka formuła, która jest tania, dostępna dla osób, które wydały powiedzmy 1500 zł na Sparka, a nie mają już więcej pieniędzy na to, żeby zrobić uprawnienia, czy żeby właśnie poszerzyć swoje wiadomości z tego tematu. Dlatego chciałem wyjść tym opracowaniem naprzeciw i chciałem sprawić, żeby wszyscy posiadacze dronów mogli takie opracowanie mieć dla siebie w bardzo przystępnej cenie, po to, żeby mogli latać bezpiecznie i też nie narażać innych ludzi na konsekwencje swoich lotów. Oczywiście było szereg pytań, takich na przykład jak, czy mogę latać nad posesjami albo nad prywatnymi posesjami, gdzie mogę latać. I tutaj w tym opracowaniu odpowiadam na szereg tego typu pytań. Też określam, jak możemy to zrobić, żeby latać legalnie, co możemy zrobić, żeby nie naruszać prywatności innych, bo wystarczy czasami wejść na posesję, czy zadzwonić, zapukać i powiadomić właścicieli, że chcemy przeprowadzić zdjęcia tuż obok, tak żeby nie naruszyć ich prywatności. Też opowiadam o tym, co można zrobić w przypadku kontroli ze strony Straży Miejskiej czy Policji, na jakie przepisy się powołać i jak bronić swojej prywatności. I muszę Wam powiedzieć, że szereg takich właśnie sytuacji, konfrontacji z policją to głównie naruszenie prywatności, dlatego że oni się czują pewniej w tej dziedzinie niż w prawie lotniczym. O tym też opowiadam szeroko i właśnie dzielę się doświadczeniami. Ja myślę, że takie opracowanie jest potrzebne. Wiele osób wspomina o tym, że ktoś lata niezgodnie z prawem, na przykład za wysoko, czy za daleko, czy poza zasięgiem wzroku, lub też w goglach bez obserwatora. O tym też mówię. Opowiadam o tym, jak przepisy mocno zmieniły się właśnie z zapisami ustawy czy rozporządzenia ze stycznia tego roku. Opowiadam, jakie zmiany zostały wprowadzone i na co należy zwrócić uwagę. Ja myślę, że też to opracowanie miało swoją genezę. Ja już dużo wcześniej nosiłem się z tym pomysłem, ale koledzy utwierdzili mnie w przekonaniu, że coś takiego powinno powstać, dlatego że właśnie idąc nawet na kurs, na świadectwo kwalifikacji, my zapominamy o wielu przepisach. Na czas kursu wyłączamy się z naszych codziennych obowiązków, z naszych wszystkich spraw, które nas pochłaniają. Ale po kursie zapominamy o tym, nie jesteśmy świadomi, a skrypt, który dostajemy, to jest skrypt, który liczy kilkaset stron, lub też mamy materiały jedynie w PDF-ie. Dlatego myślę, że taka formuła kursu online, do którego można wrócić, zawsze przypomnieć sobie tę treść, podzielonego na poszczególne działy, z łatwym dostępem, z załącznikami w postaci właśnie rozporządzeń czy linków, jest chyba najfajniejszą formą w tej chwili dostępną i takie opracowanie robię. I przy okazji chciałbym podziękować przede wszystkim osobom, które wspierają mój kanał, wspierają też mnie w formie bycia patronami.
Też członkom grupy latam dronem od DJI. Też nabywcom moich poprzednich kursów. Serdecznie dziękuję za te formy wsparcia. Także za wiele słów, które na bieżąco otrzymuję. Słów, które dodają mi energii i motywacji do dalszych działań. Ja myślę, że premierę możemy zaplanować mniej więcej na 7 dzień kwietnia. Powinienem się wyrobić. Materiał chciałbym przygotować tak profesjonalnie, jak tylko jestem w stanie, ale jednocześnie w sposób przystępny, bo zapisy prawne są bardzo trudne do interpretacji. Dlatego wielokrotnie na przykład ściągam opis i staram się na jednej planszy pokazać zarówno ten zapis, jak i czego on dotyczy. Albo jeszcze skomentować. I taką formułę przyjąłem, która dla mnie byłaby najbardziej dostępna i zrozumiała. Na dzisiaj pozdrawiam Was bardzo serdecznie. W ten weekend planuję też kolejny epizod. Natomiast w tej chwili to jest tyle z planu mojego nagrań. Dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli macie ochotę, i zapraszam przede wszystkim na program na żywo Latająca Kawa. Jeżeli macie ochotę otrzymywać powiadomienie o tym, że Latająca Kawa jest na żywo, to należy zasubskrybować kanał i właśnie też aktywować dzwoneczek. Dzięki serdeczne za uwagę. Trzymajcie się, miłego weekendu życzę. Do zobaczenia. Cześć.